W Henrykowie Lubańskim odbyła się kolejna edycja dorocznego Dnia Placka, który tradycyjnie organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego. W ramach imprezy odbył się również trzeci jarmark henrykowski. Dzień Placka to jest już czwarta edycja. Wchodzi on już w kalendarz naszych imprez organizowanych na tym placu. Jest to wydarzenie ważne, ponieważ jest to robione przez Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego. Pani Sołty wspólnie z wszystkimi członkami stowarzyszenia pozyskuje na ten cel pieniądze w granicach 3 do 5 tysięcy złotych. I z tych pieniędzy przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury, ponieważ również w tym czasie odbywa się trzeci jarmark rękodzieła, gdzie wystawcy wystawiają swoje różne wyroby rękodzielnicze. I razem wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa tą imprezę organizują. Jak zrobić najsmaczniejszy placek ziemniaczany, wyjaśnia Wanda Żura, szefowa zespołu ludowego Cisowianki. Najlepszy placek na świecie to są tak: ziemniaki zetrzeć, jajek sporo bić, cebulę przysmażyć, dać, no i co tam jeszcze, sól, pieprz i wtedy są najlepsze. No dodają tam różne przyprawy, ale prawdziwe, wiejskie, dawne placki to są takie właśnie, jak w tej chwili mówię. Tak, no jeszcze dodają do niektórych, tam wlewają na przykład, usmażą trochę boczku z cebulą, wlewają, ale to już się nazywa, pieką w foremkach i to już się nazywa babka kartoflana. Bardzo dobre jest. No a tak, poza tym teraz to są modne te placki i z cukinii, i z garbuza, i z marchwi, i te, ale prawdziwe placki, placki ziemniaczane to powinny być naturalne, tak jak w tej chwili mówię o nich, jak oni, co powinno być dodawane. Ziemniaki dobre są, jak są trochę sypkie, bo nie mają dużo wody i te ziemniaki, ale i tak, o prawda, zapomniałam jeszcze, dodaje się jeszcze mąki do nich, tak? Na przykład jak ja dla swojej czteroosobowej rodziny smażę placki, to tak mniej więcej na taką miskę to daję 3-4 łyżki mąki. Normalnej, pszennej. Teraz to tak zmodyfikowane te placki są. Na przykład ja jak piekę babkę, to kiedyś moja mama jak piekła, to tam nie dawało takiego przesytu, a ja to tak chcę, ulepszam, usmażę boczku dobrego, wybieram, żeby był chudy, z cebulką, żeby cebulka nie była przypalona, bo już będzie gorzki ten, ta babka. I już tak inaczej zmodyfikowałam. Albo na przykład placek marchwiak z marchwi. To już tak ten przepis znam, ale też modyfikuję jego, bo na przykład przekrawam na dwie części i robię masę i przekładam. To jest taki już jest inny jak nasze babcie piekły. Już jest inny. No ale troszkę tak nowoczesności trzeba wnosić w nasze życie. No. Wanda Żuraw podkreśla, że ciasta, które wypiekamy w domach, to również placki. Tak się pospolicie mówi, o upiekę, jutro dzisiaj sobota, upiekę na niedzielę placek. Placek to jest różny. I z jabłkami, i ze śliwkami, i tam jak jest wiosna, to i zalewany galaretką z truskawkami. No w przeróżnych, na przykład dzisiaj też pierwsze placki, moja koleżanka z zespołu, pierwsze placki, racuszki z jabłkami. No i no sernik to już taki placek, już taki bardziej wytworny. I takie te z masami. Ale placek pospolity, wiejski placek z jabłkami, ze śliwkami. Takie to są placki. W konkursie na placek słony pierwsze miejsce zajęła pani Maria Barszczyk, drugie miejsce Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego, a trzecie przypadło pani Danucia Aniśkiewicz. Najlepsze placki słodkie wykonały kolejno panie Angelika Podgórska, Agnieszka Czepelska i Małgorzata Jaworska. Osiągnęliśmy sukces. Mamy dużo nowych przepisów, dużo osób z zewnątrz przyjechało. Jest też tutaj dużo okolicznych mieszkańców. Także sporo placków, smakują wszystkim i są oczywiście nagrody. I to najważniejsze przepisy, które zostaną z czasem opublikowane, zostaną dla naszych potomnych. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i bogatej ofercie kulturalnej i rozrywkowej, Henryków Lubański przyciąga coraz więcej mieszkańców regionu, którzy mogą spędzić tam wspaniałe chwile i uczestniczyć w wielu ciekawych zabawach, takich jak właśnie Dzień Placka i Jarmark Henrykowski.